Witam wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam wspierających i lecimy z tematem, bo mam sesję na głowie. Ogólnie rozdział zaczynam od tego, że przeciętni ludzie gdzieś tam na świecie, w różnych miejscach świata, a przynajmniej niektórzy, nie dowierzają, że wielka wojna sprzed 800 lat nadal trwa, ponieważ wszyscy z tego okresu najprawdopodobniej nie żyją. I jak niby w sekrecie trzymać też coś takiego. Dostajemy również kadr, gdzie Imu patrzy na portret Lili. No cóż, Imu sama jest chyba simpem. Otrzymujemy również kadry z Alabasty, gdzie opłakują śmierć króla Kobry i zaginięcie Vivi. A my po raz enty powracamy do nagrania Vegapunka, gdzie ogólnie rzecz mówiąc, doktor opowiada, że jego celem zawsze było stworzenie tylko nieskończonego źródła energii dla wszystkich. Ale kulminacją jego badań było stworzenie Matki Ognia. I jest to moc o wielu zastosowaniach. I znowu przypomina się Prometeusz. Doktor jest również pewny, że ta moc pewnego dnia by zasiliła cały świat. Natomiast fragment Matki Ognia w pewnym momencie został skradziony. W międzyczasie Stacy się martwi o agentów Cypherpol, którzy utknęli na niszczącym się Egghead, w przeciwieństwie do marynarki. I Edison mówi jej, żeby to ona ewakuowała się chociaż z górnej części wyspy, bo grasuje tam według niego kolejny z Gorosei. Ale Stussy go pyta, czy może wypuścić Kaku, z czym Edison nie ma problemu. Stussy tłumaczy, że wypuści Kaku dopiero wtedy, gdy Słomiani opuszczą wyspę, bo chce dokończyć swój cel zlecony mu przez Vegapunka, ale też nie chce narażać Kaku na konsekwencje tego, co się dzieje teraz na wyspie. Edison dodaje, że Stussy utknęła w wewnętrznym konflikcie między jej sympatią do kolegów Cypherpol, a pracą dla Vegapunka i ratowaniem Słomianych, za co ją przeprasza. Ale to właśnie czyni ze Stussy człowieka, a nie klon. I w zasadzie każe jej odnaleźć powód do życia, skoro Stella nie żyje, na co ona się zgadza. My powracamy jednakże do nagrania i Stella mówi, że 2 tygodnie temu po kradzieży fragmentu płomienia matki usłyszał o anomalii nad królestwem Lulusia, po czym wszystkim usłyszał, że wyspa zniknęła. I okazuje się, że to wszystko było sprawka starożytnej broni, która była zasilana przez płomień matki. Czyli z moimi przypuszczeniami byłem blisko, Matka Ognia nie okazuje się częścią Uranusa, ale jego źródłem zasilania. No bo w zasadzie to ostatnia starożytna broń, jaka została, więc rząd musi mieć Uranus. Skoro Pluton siedzi pod Wano, a Posejdon to Syrenia Księżniczka. No dobra, ale następnie w nagraniu doktor wszystkich przeprasza, ponieważ chciał stworzyć energię dla wszystkich, a doprowadził do masowego mordu i kolejnego podniesienia się poziomu morza po zniszczeniu wyspy Lulusi. Ale całe wydarzenia potwierdzają jego teorię, że Joyboy pozostawił 3 starożytne bronie następnym pokoleniom. I tutaj się rodzi pytanie dlaczego oraz wszyscy powinni się bać zalania świata, ponieważ zatapianie świata się pewnie jeszcze nie skończyło, a sądny dzień nadejdzie. Naukowiec kontynuuje, że pusty wiek nadal posiada wiele tajemnic, których on nie zna, ale załoga króla piratów zna odpowiedzi na wszystkie pytania. A Kainu nawet mówi do siebie, że Vegapunk musi wszystko wyjaśnić. Powracamy też do York, która nie dowierza, iż Stella wiedział o kradzieży. Była ona pewna, że nie pozostawiła po sobie śladu. Ale kontaktuje się również z Gorosei i wie wreszcie, gdzie jest ślimakofon transmitujący. I im to mówi, że znajduje się on w jakiejś tam części laboratorium przy żelaznym gigancie. Zgaduje, że żelazny gigant pilnuje tego ślimakofonu. Na koniec rozdziału Riley zalany w trupa narzeka, że Vegapunk niepotrzebnie ujawnia wszystkim sekrety świata. Powinien on pozwolić młodemu pokoleniu samemu je odkrywać. Rozdział już taki całkowicie przejściowy. Zbliżamy się jak najbardziej już chyba do końca Egghead. Vegapunk co miał powiedzieć to powiedział. Ode mnie 5 na 10 i zapraszam do przemyśleń. Pierwszy temat w przemyśleniach to Stacy. Podejrzewam, że skoro nie dołączona do Słomianych, to pewnie po skończeniu fabuły zostanie liderem Cypherpol czy coś takiego. I przemieni tą organizację w coś dobrego, tak jak pewnie Kobi to zrobi w przyszłości z marynarką.
Drugi temat to Imu jako incel. Jeżeli motywacja Imu zgodnie ze spekulacjami fanów opiera się o kobietę czy kobiety, to znaczy, że absurdalny powód do wojny sprzed 800 lat, z którego najpewniej śmiał się Roger, to zwykła rywalizacja o miłość między Imu a Joy Boyem. W domyśle tutaj Lily. Zresztą już kiedyś o tym nieraz opowiadałem. Trzeci temat to Akainu. Wiemy już teraz, że ma on kosę z Gorosei, więc pytanie, czy nowe fakty jakoś na niego nie wpłyną. Będzie to szalone, ale jeśli on się zwróci przeciwko rządowi, to będzie to niezwykle ciekawe. Wiem, że wielu z was nie wyobraża sobie współpracy jego z Luffy'm przeciwko Gorosei i tak dalej. Spokojnie, ja również. Ale kto powiedział, że Akainu nie może grać we własne karty? Zobaczymy, co on tutaj wykombinuje. I ostatni temat na dziś to to, czy nagranie Vegapunka czasem nie było błędem. No bo Vegapunk przytacza tutaj wszystkie fakty. Owszem, ale na przykład nie powiedział, że to rząd stoi bezpośrednio za zniszczeniem Lulusi. I mamy do czynienia z nagraniem, więc pewnie jakiś oddział szyfrujący marynarki czy coś takiego wszystko nagrywa na zapas. Więc co jeśli całe nagranie światowy rząd obróci na swoją korzyść, mówiąc, że to Vegapunk najpierw współpracował ze Słomianymi, ale się pokłócili i to Słomiany, czyli Luffy, ostatecznie odpowiada za jego śmierć. A nagranie jest formą jego zemsty, gdzie doktor ujawnił niewygodne fakty. I owszem, rządowi również tutaj dostaje się rykoszetem, ale jest szansa, że to Słomiany ostatecznie będzie tym głównym wrogiem, jeżeli rząd to dobrze rozegra. Także tutaj jest pytanie, czy czasem rząd nie weźmie się odpowiednio za całą sprawę. Według mnie wcale nie są na takiej straconej pozycji, jak może się wydawać. To tyle ode mnie, piszcie co myślicie i na razie.